Czarne pióro wieczne. Jego złota stalówka zostawia czarną plamę atramentu na białym tle. Plama zamienia się w plecak, książkę, komputer. To jest Antek. Wycięte zdjęcie chłopca pokazuje go podczas różnych czynności na przestrzeni lat. Ma trzy lata i wypowiada już proste słowa. Potrafi też rysować i biegać. Dzieci szybko dorastają. Antek jest tego najlepszym przykładem. Codziennie zdobywa nowe umiejętności. Potrafi grać w piłkę, układa puzzle statą, zna tabliczkę mnożenia, umie jeździć na rowerze i wie, jak zachować się w razie wypadku. Z wiekiem umiejętności rosną. Zdjęcie Antka siedzącego przy laptopie. Jako nastolatek świetnie odnajduje się w wirtualnym środowisku. W mgnieniu oka potrafi znaleźć interesujące go informacje. A angielskiego najchętniej uczy się podczas oglądania seriali. Rysunki różnych dyplomów. Zbliżenie na rysunek szkoły. Oczywiście chodzi do szkoły, otrzymuje dyplomy, a nawet wyróżnienia. Jednak szkolne wyróżnienia to nie wszystko. Wspomniane wcześniej umiejętności są równie ważne. Dzwoniący dzwonek szkolny. Uczymy się przez całe życie. Formalna ścieżka nauczania jest tylko małą częścią. Idea nauki przez całe życie leży u podstaw ZSK. Napis ZSK czyli zintegrowanego systemu kwalifikacji. Napisy: angielski, obsługa komputera i kreatywne myślenie. Obok nich kółka, z których część zostaje zamalowana na biało. Podstawą idei uczenia się przez całe życie jest fakt, że nawet po zakończeniu etapu formalnej edukacji uczymy się dalej oraz podnosimy swoje kompetencje, doskonalimy umiejętności i zdobywamy nowe. Powstanie ZSK jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy. Pracodawcy, jak i pracownicy, muszą reagować na zachodzące zmiany. Ale jak to zrobić? Zdjęcie Antka, który ma 25 lat. Antek stoi przed drzwiami z napisem Zarząd. Spotyka się on ze starszym mężczyzną w garniturze, ściskają swoje dłonie, zdobywając wciąż nowe kwalifikacje, dopasowane do wymagań rynku pracy i dające satysfakcję. Zintegrowany system kwalifikacji to m.in. oferta nowych kwalifikacji rynkowych, dopasowanych do aktualnych trendów na rynku pracy. Antek, a nad nim trzy puzzle z rysunkiem laptopa, narzędzi oraz dymków dialogowych z napisem Ciao. Ważne jest formalne potwierdzanie swojej wiedzy i umiejętności, także tych zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się. Ważne jest to, co potrafimy, a nie to, jak długo się uczyliśmy i gdzie. Nasze umiejętności stają się kwalifikacjami, które znajdują się w publicznej bazie danych zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Kwalifikacją może być szkolny dyplom, ale też prawo jazdy czy dyplom nurka. Puzle z dyplomem, prawem jazdy i certyfikatem nurka. Wszystkie puzle łączą się. Są też kwalifikacje rynkowe czyli określony zestaw umiejętności potrzebnych dziś na rynku pracy. Kartka z napisem programista i jego umiejętnościami to one pomagają znaleźć interesującą nas pracę. To może być na przykład grafika komputerowa. Kwalifikacje ułatwiają nasze życie. Czasem trudno rozpoznać wiarygodne kwalifikacje, certyfikaty, którym można zaufać. Zdjęcie starszego mężczyzny z laptopem ekran laptopa na nim zdjęcie antka. I to właśnie tutaj z pomocą przychodzi ZSK. Pracodawca widząc opis umiejętności, które kryją się za daną kwalifikacją, od razu wie, co Antek potrafi i czy potrzebuje go w swojej firmie. W zdobyciu kwalifikacji rynkowej na drugi plan schodzi to, gdzie Antek zdobył dane umiejętności. Ważne jest to, że je ma. Certyfikat z poziomem PRK i ERK, który poświadcza kwalifikację Antka, jest wiarygodnym i rozpoznawalnym dokumentem w Unii Europejskiej. Logo Unii Europejskiej i jej mapa. Kwalifikacje ułatwiają międzynarodowe współpracę. Antek przy pomocy certyfikatów z poziomem PRK i ERK łatwo udowodni swoje umiejętności na europejskim rynku pracy. Ale ZSK to także korzyści dla pracodawców. Drzwi z napisem HR, obok nich cztery zdjęcia osób, dwóch kobiet i mężczyzn, obok jednego z nich flaga Unii Europejskiej. Może służyć jako narzędzie rekrutacji, w których widoczne są kompetencje kandydatów na określone stanowisko. Wiarygodne kwalifikacje pracowników zwiększają konkurencyjność firmy na krajowym i zagranicznym rynku. Pracodawcy mogą też dodawać do systemu nowe, własne kwalifikacje, których oczekują od pracowników. Antek ściska rękę starszego mężczyzny. Narzędzia takie jak zintegrowany system kwalifikacji dają nam wsparcie i możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w 100%. Plansza z napisem: Zintegrowany system edukacji. Rozwijanie swoich umiejętności to klucz do sukcesu. Sprawdź na www.Edukacja w zasięgu ręki.pl Edukacja w zasięgu ręki.pl